Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. W dzisiejszym odpowiem na... pokażę Wam raczej, a nie odpowiem. Pokażę Wam, jak zrobiłem tego airboxa, jak to wygląda, jak to jest tam zamocowane. Bo prywatnie dość sporo dostawałem pytań a propos tego airboxa, co zrobiłem. Zaraz będą pewnie ludzie hejtować i poprawiać i żeby mówił airbox. Airbox. Jesteśmy w Polsce, to jest Airbox i ciul, nie? Dobra, pokazuję Wam, jak to wygląda, bo nie... No nie ukrywajmy, to mieliście tylko takich parę rzutów pokazowych. Nic poza tym, więc już lecimy z temacikiem. Ohydnie, szkaradnie. A dlaczego? Było to robione na szybko, żebym mógł, robiłem to wieczorem, żeby rano mógł się przejechać po śniegu. Bo doszedłem do wniosku, że niestety, ale no będzie problem, jak zacznie mi walić śniegiem po silniku. Jak jeździłem z braciakiem na tej Husqvarnej, wiem, dajecie mi też zapytania a propos Husqvarnej, żeby coś więcej o niej powiedzieć. Ale jest problem taki, że no nie ukrywajmy, no to jest braciaka sprzęt, no nie chcę za bardzo tam, jak pozwoli, to bo nagrywam, pokazuję tego sprzęta, a jak nie, no to będziecie musieli czekać, jak on u siebie na kanale, coś pokaże. Link do kanału jego będzie w opisie. Nie przedłużajmy, pokazuję Wam, jak ten jest dziad tu zrobiony. Na początku, jak go testowałem, te zewnętrzne dziureczki były troszeczkę za małe, bo były takie średnice jak tutaj wewnątrz, no i no przez to troszeczkę pit dostawał za mało powietrza. Byłem na to przygotowany, ale nie chciałem znowu robić za dużych dziur na starcie. Wolałem jak najmniejsze się da. Niektórzy też mi pisali, żeby positkować tutaj ten airbox, porobić tu od góry te dziury i to wszystko. Według mnie popierona mam tu do góry, od góry dawać dziury, jak to ma być obudowane. Właśnie o to chodzi, żeby to było obudowane i od jednej strony, od którejś najlepiej, tak od dołu albo gdzieś, tak w takim punkcie zasysało powietrze, żeby tam nic do środka nie wpadało. Przynajmniej bezpośrednio we filtr. No tu jak będzie chlapać od przodu, no to to wszystko będzie mi schlapywało tutaj, nie? A nie będzie mi chlapać po to. To dodatkowo jest osłonięte delikatnie tutaj nogą, więc też bezpośrednio w to nie chlapnie. No, Pit Bike Rider ma plan u siebie zbudować airboxa i gdzieś go tutaj wcisnąć. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Do jego kanału też macie link w opisie pod filmem. No ja zbudowałem no takie coś, to jest prototyp, naprawdę to jest prototyp. Ile mi to zajęło? Zaprojektowanie i zbudowanie tego jakieś 15 minut. Więc no dlatego to tak wygląda, a nie inaczej. Cóż, tu jest fajne, bo jest dekielek. Otwierane to jest, wszystko tutaj ładnie. Dookoła jest też miejsce, no teraz się to przechyliło, ale dookoła jest miejsca, jest nie znowu nie dotyka to tak, ale za to też jest tak bardziej na wcisk. O, cyk, cyk i mamy zamknięte. No, z budową tego miałem mały problem od razu, zanim Wam to pokażę, zanim ściągnę to Wam pokażę. Mianowicie musiałem rozgrzać tutaj ten plastik i paluszkiem tam właśnie ładnie tak wcisnąć, żeby miał miejsce na kranik. No niestety dziury nie ma, to tylko błoto jest. Ale żeby miał miejsce, żeby kranik przekręcić. No niestety w kitowym trochę miejscu kranik jest względem budowy, jakiejś tu obudowy. Jak i musiałem troszeczkę też tutaj, nie wiem czy uda mi się to Wam pokazać, o chyba tam będzie cokolwiek widać. Musiałem też ten plastik tutaj, zaraz zobaczycie Wam, pokażę to na zewnątrz. Ale tak samo musiałem tu troszeczkę go tak rozgrzać i róg wtopić, no wepchnąć do środka, żeby kant o ramę mi tutaj nie odpychał, nie? Za bardzo. Żeby się to tak zmieściło. Mam nadzieję, że to tak w miarę to widzicie wszystko. Tutaj nic nie dotyka. Jest solidnie, sztywnie zrobione. No. Tutaj nie ma żadnego silikonu, nie ma żadnych taśm, nie ma żadnych trytek.
Jest to wszystko zrobione z plastiku do plastiku. Nie ma żadnych innych elementów, tylko jest jeden materiał, ta puszka. I używałem tylko i wyłącznie nożyczek, noża i lutownicy opornicowej. I tyle. Więcej narzędzi mi tu nie trzeba było. Tyle. Demontuję i już wam pokazuję. Może to brzydko wyglądać, ale cóż na to poradzimy. Jak mówiłem, było to robione, projektowane i wszystko robione na spontana, na szybkości. 15 minut mi to zajęło, więc no wiecie. Na szybkości, no to na szybkości. Cóż. Tutaj widzicie to wgięcie, nawet widać odciski rękawiczki, bo musiałem rękawiczkę, bo to było gorące. Jak wgniatałem to tu. I z tej strony, tak jak wam mówiłem, tak samo musiałem przygiąć troszeczkę. To też jest taka prowizja. To mi pękło, no musiałem nadspawać deczko. Czy wróć? Nadspawać? Ty spawałeś? Jak mogłeś spawać plastik? Czym? A to tak jak wam mówiłem, no była mi do tego potrzebna lutownica opornicowa. Tak jak tutaj widzicie. Robiłem to nią. Ściągamy opaskę. Nie ma tu żadnego taśmy, izolacji, trytek, nie ma nic. Można byłoby tu zastosować jakieś ze trzy wkręciki, żeby to docisło tutaj. Ale ja to chciałem zrobić tak, żeby było łatwo ściągalne, łatwo zakładalne. Ja bym chciał czyścić filtr. Dobra, ściągamy tutaj dekielek. Już, momencik. Ściągamy dekielek, cyk. I wyciągamy filtr. Jest deczko mokre jest. Bo jak mówiłem, no deczko na pewno pociągło do środka, a tylko ta gąbka zewnątrz. Widzicie tu deczko wilgoci. Teraz położymy, żeby wyschnął na piecu. No i tu mi pękło teraz. Deczko, widzicie? Deczko mi pękło. Ten plastik jest kitowy, tak wam powiem. Kitowy jest, bo jest strasznie kruchy. Ale znalazłem pudełeczko takie idealne wymiarowo, nie? Następny projekt tego filtra to będzie na pewno to wszystko przebudowane i wykorzystam pewnie inny filtr, nie ten, nie taki. To spróbuję to tak zrobić, żeby tu mi to tak nie odstawało, nie? Żeby to szło tutaj z linią motoru tutaj tak ładnie. No nie wiem, jest, jak widzicie, nie jest tu nie wiadomo jak za bogato miejsce. Jakbym się uparł, coś by tu jeszcze wykombinował. Nie wnikajmy. No nie ma tu za wiele miejsca, tak wam powiem, żeby cokolwiek wymyślić, cokolwiek zbudować jakiś airbox. No tak wam powiem, jedyna opcja najsłuszniejsza to jest tak jak Pitbike Rider robił, mówił tutaj, ale znowu ta rura tutaj będzie też odstawać, tak czy inaczej ta rura i ona musi być poszerzać się. Nie wiem, muszę się zastanowić to dobrze, ale prawdopodobnie wsadzę tutaj, zrobię coś takiego jak teraz jest, tylko będzie obudowa taka bardziej kwadratowa i tu w dół. Spróbujemy, zobaczymy, może coś zbuduję, nie? Żeby zasysało gdzieś powietrze tutaj bardziej z tyłu albo jakoś, no nie wiem, coś wymyślę, tak żeby nie szło to bezpośrednio na filtr, tylko zasysało gdzieś, no nie wiem, wymyślę, zobaczymy, coś tu na pewno wymyślę. Wierzcie mi, ja na pewno radę dam. Jest to wszystko po prostu ucięte, wycięty fragment, złożone razem. Między jeden a drugi fragment wsadziłem to, co odciąłem tutaj dookoła, a potem to lutownicą, można powiedzieć, zespawałem wszystko, nie? Jest to zespawane, jest to naprawdę mocne połączenie. Nie, i nie ma tak za dużo dziur. Mogą tam jakieś maluteńkie dziureczki być, ale jest to tak zalepione, że na pewno tutaj byłoby szczelne. Nie chlapnie. Tutaj od środka też tak wtopiłem się, jak zobaczycie. Wtopiłem się gdzie nie gdzie, tylko delikatnie. I tyle. Ale to mnie właśnie martwi, że mi tu pękło. Ale to też w niczym nie przeszkadza, bo to... Nie zrobiłem to wodoodporne, żeby mógł motor topić, tylko żeby nie chlapało bezpośrednio na filtr powietrza. No. Do wycięcia tego otworu użyłem szablonu. Coś takiego. Spód szablonu jest z wielkości mniej więcej, oczywiście mniej więcej podstawy tego. Potem jak widzicie, tu jest narysowane drugie, wewnętrzne kółeczko. Zrobiłem to kółko na bazie
tego, co jest tutaj z filtra. Potem następnie zrobiłem kółeczko. To, tak można powiedzieć, jak tak patrzycie od góry, nie? Zrobiłem jedno kółeczko, tak jakby tutaj na wlot narysowałem. No, wsadzę wam to tutaj tak, żeby pokazać. O, zrobiłem jedno kółeczko, a potem, jak patrząc od góry, to przesunięcie drugie. Widzicie? Drugie przesunięcie, tak jakby dwa kółeczka są, nie? Tylko nie rysowałem tego całkowicie, bo to nie było sensu. I powstało mi przez to takie jajo. I to jajo wyciąłem. I oczywiście zanim zacząłem robić cokolwiek tu, to wszystko na tekturce. I potem cyk. Zakładam to. O, tu ładnie, tak cyk. I sobie przymierzam, jak tutaj dookoła mi to pasuje. Ja oczywiście to deczko przesunąłem za bardzo, no ale to nic. Ale doszedłem do wniosku, że jak już pasuje, przełożyłem mój szablon na spód pudełeczka, odrysowałem. Ja w moim wypadku nie wycinałem to żadnym nożykiem ani niczym innym, bo jak mówiłem, jest to kruche. Strasznie ten plastik jest kruchy. Więc no, jak macie jeszcze czegoś innego do roboty, to możecie próbować czegoś innego. Ja wam tylko pokazuję, z czego ja zrobiłem. Pewnie teraz będą z półek w sklepach jogurty te kilogramowe znikać. No, jak się przypatrzycie. Może fokus złapie. Widzicie, to nie jest wycięte nożykiem, tylko to jest wytopione. Ja to wytopiłem lutownicą. Przez co też te krawędzie są mocniejsze, nie? Teoretycznie mógłbym wam rozgrzać lutownicę, ale to będzie chwilę trwało i pokazać wam i tutaj spawnąć to pęknięcie. Najważniejsze jest to, żeby tego plastiku nie przegrzewać, bo wtedy się wam ciulowo to heftnie. Trzeba to podgrzewać tak, żeby się nie kopciło. O, jak będziecie to dotykać, to żeby nie szły dymy, nie? To jest najważniejsze. I wtedy wam się ładnie to zaleje. O, widzicie, cyk. I już jest pęknięcie ze spawarki. Już nie ma pęknięcia. No i tak to wygląda, no. Tutaj w środku też jest miejsca. Nie, że znowu jest jakiś problem. Miejsca jest. No i nie wnikajmy więcej, no. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze pytanie. Wam pokazałem wystarczająco. Widzicie, jak to jest zbudowane. Jest to oczywiście zrobione na wysokość tej gąbki, jak widzicie. Wysokość tej gąbki i potem jak zakładam ten dekielek, to jest na zero. Jest to na zero. Po prostu jest na wysokość tego, nie? Jest zrobiony ten cały pojemniczek. No. I tyle. Tyle. Kolejne, jakie tutaj mam, bo widzicie, że ten motorek jest do piwnicy u mnie wprowadzony. Jakie, żeby nie było za nudny odcinek, ja tu myślę wprowadzić parę modyfikacji. Mianowicie będą tutaj światła do tego montowane. Mam chlapacz, ale nie będzie ten, tylko ten sam, co miałem w RC zamontowany. Będziemy to budować na takiego enduro, można to. No nie dam rady tego tam głębiej wsadzić na razie, ale. O, to będzie gdzieś tak. Będzie coś takiego. No, ogólnie nie będzie dokładnie tak samo, bo będzie trzeba przeprowadzić małą modyfikację. Bo w moim RC, jak to montowałem, to ładnie tutaj wchodziło pod spód, nie? Pod ten plastik. Ale ten ma takie jakby przetłoczenia z dwóch stron, no i to nie będzie pasowało tak dokładnie. Możecie sobie tutaj zobaczyć. O, będę musiał zrobić takie wtopienia z jednej strony i z drugiej, żeby mi to podeszło wyżej, a ten chlapacz mi tu siadł. Ja sobie to oczywiście ogarnę wszystko. Dla mnie to nie ma żadnego problemu, ale no niestety będzie trzeba małą modyfikację tutaj przeprowadzić. Żeby mi to tutaj się zmieściło, nie? Jak widzicie. No nie jest nie wiadomo ile miejsca. Jest to, o, deczko szersze niż to tutaj ten wpust, nie? No i trzeba będzie tutaj, będę musiał jakąś blaszkę dorobić między tym a tym. Wywiercić tutaj dziureczkę, bo ten chlapacz też ma delikatny luz i tak drga, nie? To dodatkowo go jak przykręcę, włożę to tu, przykręcę to śrubką,
To tutaj się wszystko usztywni tak fajnie. No, tak samo osłona amortyzatora będzie. Pit Bike Rider tam tworzy projekt. Zobaczymy, może się z nim ugadam. Też zrobię sobie dokładnie taki sam jak on. Albo będzie przynajmniej podobny. Osłona amortyzatora. Bo miałem gdzieś tą taką od RC modelu, ale nie mogę jej znaleźć. Dopiero będzie pewnie na wiosnę. Na wiosnę pewnie ją znajdę dopiero. No i będzie tak, światło będzie z tyłu, światło będzie czerwone i będzie stop, żeby było widać jak hamuje. Czekaj, 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 stop? O co chodzi? A mianowicie, wam nie mówiłem tego, Pit Bike Rider o tym wspominał, nie wiem czy to usłyszeliście, ale nie wiem czy to widać będzie, ale oryginalnie, jak słyszycie? Jest pompka tutaj wyposażona pod spodem, tutaj na dwa piny jest, a wyjście jest z czujnikiem stopu, więc wykorzystam to do tylnego światła, a z przodu jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, możecie dawać linki, podsyłać jakieś propozycje, ewentualnie jak ktoś korzysta z jakiejś lampy na Instagrama, do którego link macie w opisie pod filmem, możecie mi podsyłać. Możecie mi podsyłać fotki, jak wasze pity wyglądają, jakie lampy używacie, jak używacie jakichś lamp, bo zastanawiam się, jaką lampę z przodu dać. Ja bardziej bym się skupił na jakąś LEDową, właśnie tylko nie wiem, czy będę wycinał tutaj, tak jak w RC, wytnę kwadrat i wstawię tu lampę. Możecie dawać mi, możecie napisać w komentarzu, czy jak wy to widzicie, nie? Czy wycinać tu ten kwadrat, wstawiać tu lampę, tak jak w RC. Czy może cały plastron wymienić na jakiś z lampą? Ewentualnie jeszcze zastanawiam się nad kupieniem takiego paska tutaj, takiego podłużnego i zamocowanie tutaj między tą osłoną a mocowaniem tutaj kierownicy, nie? Jeszcze się zastanowię. Bo to pasuje, żeby to wyglądało takie na enduraka jakiegoś, nie? Właśnie chcę to zrobić na taki bardziej motor enduro. Z tyłu, tutaj mam to karkę, jak wiecie, to dotoczymy tutaj tulejeczki, takie dystansowe, delikatne, z jednej strony i z drugiej strony takie, żeby wystawały te tulejki gdzieś tyle, dało się śrubkę dopiero dokręcić i do tego tutaj pójdzie pasek, żeby chycić łatwo motor, bo jest tak, powiem wam, no plastiki są mocne i to wszystko, ale tak za te plastiki to ja bym tak nie podnosił, tak szczerze wam powiem. No bo parę razy się wam uda, a może po pewnym czasie to się wyrywać albo coś. Za plastiki to raczej bym nie podnosił, lepiej tutaj będzie zrobić sobie uchwyt taką na rękę do wyciągania motora, żeby pomóc wyciągnąć motor z tyłu, jak i tutaj na lagi z przodu też skonstruuję taki pasek do pomagania, żeby wyciągnąć motor. Tak samo z przodu będzie taki pasek. W następnym odcinku prawdopodobnie ściągniemy tutaj siedzenie, ściągniemy owiewki, bak i zobaczymy jak ta instalacja tam wygląda, jakie tam mamy możliwości, co możemy tam podpiąć. No tyle. Tyle w dzisiejszym odcinku. Ja kończę, idę montować, żeby to szybko jakoś zrobić dla was odcinek. Jak się wam podobało, standardowo łapeczka w górę, nie podobało się łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. To naprawdę nic nie kosztuje, a mi naprawdę dużo pomaga. Zwiększa to zasięgi, nie? I jakiś miły komentarz dla statystyk też by się przydał, więc jeśli możecie, do tego zachęcam. To ja się z wami żegnam i lecę z robotą, montażem dla was tego filmiku. No. Do następnego, trzymajcie się, hej!